Zapraszam na kanał Cynicznie po polsku. Dziękuję również pięknie za wszystkie subskrypcje i polubienia. Myślę, że Rosjanie są w kryzysie politycznym, z którego się mogą podnieść, bo Rosjanie lubią przegrywać wojny na samym początku. Wojna zimowa, wojna z Finlandią, prawda, Czeczenia, można mnożyć te przykłady, ale umieją wyciągać wnioski. Ja, żeby to był taki segue do kwestii inwestycyjnych, do tego wszystkiego, czym tutaj się zajmujecie Państwo, to ja traktuję coraz bardziej, już po 4 tygodniach wojny widać, że ta wojna jest oczywiście nie o Ukrainę, no to jest oczywiście skutek, tak, rozstrzygnięć, ale z perspektywy rosyjskiej, z perspektywy świata, ta wojna jest tylko przejawem wielkiej rywalizacji o de facto pieniądze, de facto podział pracy w świecie i pewien układ sił z tego wynikający. Nie wiem, czy teraz, czy później będę mógł to rozwinąć, ale na pewno na to patrzą tak Rosjanie. A zatem przebieg tej wojny, jej skutki, w ogóle powody, dla którego wybuchła, są ściśle związane z rynkami finansowymi, są ściśle związane właśnie z energią, czyli z przepływami w świecie, z globalizacją lub deglobalizacją, o czym też możemy w szczegółach porozmawiać, z trendami strukturalnymi, rywalizacją Chin i Rosji o złamanie świata amerykańskiego z jego regułami, właśnie tymi regułami, które decydują, jak wyglądają rynki kapitałowe. Też możemy szczegółowo o tym porozmawiać, a zatem jest to jedno i to samo, tylko oczywiście wojny są różne. Są walutowe, są handlowe, są finansowe, są technologiczne, są kinetyczne, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale jest to wszystko splecione i ta wielka wojna trwa, a kampania ukraińska jest tylko jednym z jej frontów. Tak. Przede wszystkim chodzi o to, że na poziomie historiozoficznym, ale tak naprawdę dotyczy to każdego życia, w tym inwestycji i pracy, jak pieniądz pracuje, rozpoczęła się wojna, wielka wojna światowa o fundamenty funkcjonowania rynku światowego. Tyle tylko, że nie w ramach zasad funkcjonowania tego rynku znanych z ostatnich 500 lat, tylko jest to wojna pomiędzy systemem, który znamy i dlatego tu siedzimy, bo wiecie, jak się inwestuje, gdzie nawet spekulacja może wystąpić, bo jest dozwolona w odpowiednich, prawda, rozmiarach i zasadach, grając na zasadach znanych rynkowych, i to był system świat, który istnieje od 500 lat, gdzie głównym motorem napędowym jest poszukiwanie stopy zwrotu na inwestycji, który negocjuje ze światem politycznym swoje zasadnicze istnienie. I ten świat polityczny może nie jest sługą poszukiwania stopy zwrotu, ale musi negocjować tę przestrzeń. Trochę musi słuchać, żeby, prawda, gospodarka podążała, i to jest to, co nas uczono za Balcerowicza i tak dalej, tak? Problem polega na tym, że model, który chce Eurazja, i to samo chcieli Niemcy przed I wojną światową i II, jest nieoparty o zasadę równoważenia, poszukiwania stopy zwrotu i systemu politycznego, tylko jest z dominacji politycznej nad pracą kapitału. I to proponują Chiny. A Rosja za. Oczywiście Rosja jest hybrydowym systemem, tak przed tą wojną i tak dalej, bo jest słaba. Ale Chiny nie chcą zaakceptować systemu świata, który znamy, z zasadami funkcjonowania systemu finansowego, i są potężne. Potężne. Oto jest ta wojna. To jest dopiero pierwsza kampania tej wojny, ta wojna ukraińska. Równolegle toczą się te wszystkie rzeczy, o których mówił Rafał. Niestety Chiny mają potężne argumenty. Zwróćcie uwagę, co robią Saudowie, rozmawiając, co robią Indusi, rozmawiając z Rosjanami na zasadach jakich. Plus Amerykanie w ostatnich latach nadużyli swojej pozycji dolarowej przez właściwie wykręcanie łokcia partnerom, tak? Obciążając oczywiście właśnie, ukrywając inflację w globalnych łańcuchach dostaw, tak? Obciążając innych swoim długiem, swoim niekonkurencyjną gospodarką. Natomiast punktem ciężkości jest to, co ma w głowie, Chińczycy zadecydują, czy będzie wojna światowa. Dlaczego? Bo po rozmowie Bidena z Xi Jinpingiem, bodajże z zeszłego piątku, tego poprzedniego, gdzie Biden powiedział, my system światowy, mówimy ci, nie pomagajcie Rosjanom stanąć na nogi po tym, jak odcinamy im przepływy, bo też możecie dostać.
Amerykanie w ten sposób łamią memorandum Crowa z początku XX wieku, które mówi, że hegemon w systemie finansowym i gospodarczym świata, który kontroluje przepływy, nie może grozić czymś takim, bo będzie koalicja antyhegemonistyczna powstanie, bo to jest łamanie życia, tak? Takim, którzy nie mogą. I Amerykanie to robią od kilku lat, bo taka jest presja struktury świata, bo Chińczycy stworzyli im taką presję. I teraz jest kilka punktów ciężkości, jak właśnie relacja petrodolara, Saudowie i tak dalej. Już tak skracając, bo mógłbym strasznie długo o tym mówić, bo uważam, że to jest serce problemu i za mało się w Polsce o tym mówi. Bardzo trudno jest osiągnąć ten poziom dyskusji, mówiąc wprost, tak? Wiecie, dużo ideologii w Polsce, gadanie tam i tak dalej, i tak dalej. I podstawowym problemem będzie to, czy Xi Jinping podejmie decyzję o tym, że okej, nadwyżki nasze z handlu inwestujemy ponownie w system amerykański, w obligacje i w inne asety, czy jednak budujemy pas i szlak, w tym utrzymujemy na powierzchni Rosjan, bo oni się mogą nam przydać, gdy Amerykanie następnych nas wezmą na celownik. Wiecie, po Huawei różne rzeczy mogą zdarzyć. I będziemy widzieć w następnych miesiącach, co zrobili Chińczycy. Jeżeli podjęli decyzję, że podtrzymują Rosję i budują nowy system, dedolaryzowany, tak, znając nastroje w Kongresie oraz strukturalny stan gospodarki amerykańskiej, będzie bardzo trudno zatrzymać maszynistę jadącego w przeciwstawnym kierunku z drugim maszynistą na torze. Bo to będzie wojna o mechanizm podstawowy funkcjonowania rynku globalnego. Na pewno obecna sytuacja i deglobalizacja, która już postępuje, pokazuje, że geopolityka jest starszą siostrą makroekonomii. Tak? No, w zależności od założeń makroekonomicznych, albo mamy wolny rynek, albo częściowo wolny rynek, prawda? I tak dalej. No, czy plan Marshalla był wolnym rynkiem? No nie, bo były też zobowiązania, które Europejczycy przyjęli na siebie w zakresie na przykład surowcowym. Tak? Bo były uwarunkowania geopolityczne, żeby czasem na przykład Europejczycy się nie uzależnili od surowca z systemu Układu Warszawskiego, tak? Czy sowieckiego. Więc ja szczerze mówiąc uważam, że coraz bardziej w relacjach międzynarodowych łańcuchy dostaw i podziału pracy, podziału zadań będą musiały być, i to w związku z tym będzie presja inflacyjna z tym rosła, more robust and less efficient, tak? Bo ostatnie 20-30 lat globalizacji to było it's all about efficiency, tak? Łańcucha wartości. No bo ryzyko, że ktoś przerwie, no gdzie tam, prawda? A teraz będzie musiało być wszystko bliżej siebie, wśród zaufanych bardziej. Większe zapasy, more resilient, większa nieprzewidywalność, więcej geopolityki w decyzjach biznesowych i to spowoduje oczywiście presję inflacyjną, o której powiedziałem, i docelowo też co najmniej przemodelowanie, jak nie złamanie kontraktu społecznego, zwłaszcza w Europie, zwłaszcza w krajach, które żyły z tego, że Chińczycy dla nich bardzo tanio produkowali, spalając tanio węgiel, zatruwając Chiny, tak? I nie musieli mieć własnych produkcji, własnych małomarżowych produkcji, tak? I nie wiem, jaka jest odpowiedź, jaka przyniesie rzeczywistość, ale myślę, że czekają bardzo ciężkie czasy klasę polityczną, zwłaszcza Europy Zachodniej, która chyba jeszcze centralnie nie ogarnia, że to nadchodzi, więc no bo wiecie, jest inna marżowość społeczna, tak? Znaczy, społeczeństwo inaczej zarabia, raptem mniej BM-ek, i mniej Bayernu Monachium w telewizji do oglądania i więcej pracować trzeba, tak, żeby utrzymać swój status. No tak w dużym uproszczeniu. I to był zresztą pomysł Niemców na to, żeby utrzymać swój status społeczny przez import gazu, prawda, podporządkowanie Europy Środkowo-Wschodniej, podział pracy tak, żebyśmy my na nich pracowali i wszystko fajnie się zgadza, nie? Im, tak? No i cała ta historia burzy układankę i będziemy ją wszyscy układali na nowo. To jeżeli jesteśmy w tym paradygmacie wojny trzeciej światowej, o którym mówił Rafał, ja się z tym zgadzam, od Trumpa, kto kontroluje zasady przepływów strategicznych, tak, w świecie, szeroko pojętych, to w grudniu Rosja była w piku wygrywania. Znaczy w strukturalnej sytuacji wygrywania, oczywiście ta siła jest w kontekście, no ona jest słaba Rosja, no ale jest w wygrywaniu w kontekście do tego, jaka była słaba, czyli ceny gazu, jakie prawda są. Europejczycy z kontynentu zachodni chcą Rosji, bo gaz, bo węgiel, bo tego, tak? Polityka klimatyczna
powoduje, że docelowo Rosja byłaby jeszcze bardziej potrzebna, bo przecież stalownie, które są niskomarżowe i brudzą, najlepiej jakby były blisko Syberii, węgla, ropy, tego wszystkiego, tam mało ludzi i Rosja byłaby idealnym miejscem inwestycji. Jednocześnie Rosja oczywiście dużo surowców i jeszcze na dodatek Chiny tego samego chciałyby od Rosji. Nie tylko Europejczycy, tylko Chińczycy jeszcze chcieliby tego samego od Rosji, bo Chinom się już nie opłaca tych stalowni czy innych rzeczy sprowadzać, nie wiem, kauczuk, węgiel czy rudę z Australii, z Brazylii, później rączkami chińskimi tam tanimi to składać, dorzucać węgiel tanio wydobywany, niska, w sensie prąd z węgla tanio wydobywanego i mamy produkty na europejskie bazary, tak? I Chinom też się już to przestało opłacać. W związku z tym byłaby pokusa, żeby to Rosja była mordorem fabrycznym świata z inwestycjami. I Rosja w pozycji między Chinami a Europą rozgrywałaby swoją pozycję w Eurazji w kontekście właśnie dolara albo blaku dolara, nowego systemu, innych spraw. I to była śmierć, nadchodząca śmierć dla Stanów Zjednoczonych. I z powodów, o których usłyszeliśmy wcześniej. I to, co się teraz wydarzyło, jest skuteczną kontrofensywą. Być może wynikającą z tego, że Putin, być może, nie wiem jak było, Putin patrzył na te żetony układów strukturalnych. Nie mogę tego przegrać, powiedział. Ja jestem w pole position. Niemcy są tak ze mną związani, Chińczycy mnie tak potrzebują, Amerykanie mają takie problemy, atak na dolara, Chińczycy wzmacniają swoją walutę, już mniej dbają o miejsca pracy, tak? Po to, żeby ostatecznie zrobić ten skok na dolara. Saudowie mrugają do nas okiem, Indusi mrugają okiem, Amerykanie sobie nie radzą, tak? I jeszcze wojskowo wychodzą, no to kopnę Ukrainę i być może wschodnią flankę. Tylko zabrakło mu sprawności wojska rosyjskiego. Być może byliśmy o tyle od rozstrzygnięcia tego w pierwszym ruchu, tak? Tego, tej całej wojny światowej. I dopiero się w związku z tym ona rozpoczyna na dobre. Pytanie, jak uratować pokój, rozumiejąc grę tych strukturalnych sił. Nie ukrywam, że to spędzało mi dokładnie rozumienie tego i ten mechanizm do jasnej cholery, jak zrobić, że Amerykanie są w takim problemie dłużnym. Tu jest, Chiny są tak potężne i kontrolują łańcuchy dostaw, duża część łańcuchów dostaw, jednocześnie ci dolara. Tu jest wyzysk, napięcie, psychologia z tym związana i świat jest jednak ciasny, bo Chiny są bardzo potężne, jest ciasny dla... I redefinicja świata wymagałaby niszczenia łańcuchów dostaw, to co... rozwodu ciężkiego. To, co mówił Trump, tak? Przemysł wraca do Stanów i tak dalej, to jest nie do zrobienia. W związku z tym z George'em Friedmanem po naradach uznaliśmy, że jest jedna metoda tylko na uratowanie światowego pokoju i rozstrzygnięcie tej walki na rzecz dobrze rozumianego kapitalizmu. Bo de facto to jest siła. System światowy kapitalistyczny walczy z systemem, gdzie polityka ma władzę nad spekulacją, nad poszukiwaniem zysku i tak dalej. I że jest jedna, jedyna metoda i żeby to się odbyło bez jakiejś strasznej wojny gigantycznej, to jest właśnie to. To jest książka, którą pan pokazuje. To jest moja książka z Friedmanem o wojnie w kosmosie i przewrót w geopolityce, bo mieliśmy już kiedyś taki przewrót. Europejczycy spleceni w uścisku wewnętrznej rywalizacji w zachodniej Europie właśnie o te rzeczy. Przypadkowo, nieprzypadkowo Vasco da Gama i inni, prawda, Henryk Żeglarz odkryli nową domenę. Ocean światowy, nowe skomunikowanie, nowe technologie, nowe pieniądze, nowy sposób robienia pieniędzy. Wtedy powstał ten system, właściwie kapitalizm wtedy powstał. Zaczęto łamać feudalizm, utworzono zupełnie nowe energie, nowe rynki, wszystko nowe, nowe przepływy, nowe zasady. Zmienił się układ sił. I chodzi o to, że uważamy, jakkolwiek to brzmi, i gdy pisałem tę książkę, to było dla mnie oczywiste, że to jest, teraz już jak przestałem trochę myśleć o kosmosie w związku z wojną, to muszę sobie to odświeżyć, ale domena kosmiczna jest rozwiązaniem i podporządkowanie domeny kosmicznej okołoziemskiej i w układzie planetarnym Ziemi i Księżyca i zbudowanie to nowej gospodarki, tak jak została zbudowana Ocean Światowy, rozstrzygnie tę walkę. Kto zdobędzie tam kluczowe pozycje i będzie narzucał reguły gry, rules of the road, jak działa tam ekonomia, jak pracuje pieniądz, jak się wszystko porusza, to będzie hegemonem planety Ziemia bez wielkiej wojny na planecie Ziemia.
I może dlatego, czy podświadomie, czy niepodświadomie, wielcy jak Elon Musk i inni szukają rozwiązań, które umożliwią podporządkowanie tej domeny, tak? Umożliwią podporządkowanie tej domeny. Coraz bardziej o tym myślę. Szczerze mówiąc, uważam, że te tezy z tej książki zostały potwierdzone tym, co się właśnie dzieje. I też w pośpiechu ją z Friedmanem pisaliśmy. No, to jest taka próba odpowiedzi na to postawione pytanie. Ucieczka do przodu, prawda? Wyjście z tej masy rozwodowej i zbudowanie nowej gospodarki. Przypomnę, że żądania Ławrowa z grudnia, bodajże 15 grudnia, żeby Amerykanie wyszli za Odrę, można to czytać językiem ekonomii, a teraz my inwestujemy w Polskę, mamy dostęp do spółek, do azotów, do tego rzeczy, wiecie, rozumiecie, i ostatecznie docelowo wpływ na życie polityczne. Póki co możecie jeszcze wybierać premiera, ale właśnie w układach biznesowych mamy mieć dostęp do was, tak? I w związku z tym wojna o Ukrainę jest wojną o dominację w tej części świata, jeżeli chodzi o takie sprawy. Jeżeli Ukraina ją wygra, wtedy będzie potrzebowała pomocy Polski, a w szczególności Zachodu jako całości. Nowy plan Marshalla, to dobrze, żeby nasi politycy zadbali, żeby, nie wiem jak to zrobić, bo inne państwa nie będą zadowolone z takiego pomysłu, ale trzeba o tym zastanowić się, że plan Marshalla przechodzi przez Polskę. I Polska wpływa poprzez przepływy, że niszczymy oligarchię ukraińską, żeby nie kradła i nie niszczyła sił witalnych gospodarki wolnorynkowej, która mogłaby zakwitnąć na Ukrainie. Nie wolno będzie dopuścić do tego, żeby popełnić ponowny błąd jak w latach 90. Oczywiście Polska tu nie miała nic do gadania, tylko jeżeli Ukraina wygra, to nie będzie koniec. Wiecie, to tak samo jak Roosevelt myślał o Bretton Woods, chociaż jeszcze trwały walki, tak? Trzeba było stworzyć system, który da właściwą równowagę i stworzy zdrowe podstawy, tak? I to trzeba w trakcie wojny już myśleć. I moim zdaniem już teraz powinno być myślenie w Warszawie, w kawiarniach, w związku z tym, że jest dużo emigrantów ukraińskich, ludzi z pieniędzmi, wczoraj się pojawiali wielcy dygnitarze, to powinno być tu, w warszawskich kawiarniach dyskutowane. Jeżeli Ukraińcy wygrają wojnę, przez to rozumiem fakt, że Donbas i Krym wrócą do Ukrainy, jeżeli to się wydarzy, to wówczas Polska nie powinna oszczędzać trudu i wysiłku, żeby rozpocząć nową erę inwestycji na Ukrainie, na nowych zasadach, dlatego że będzie wola polityczna, żeby złamać oligarchów, którzy doprowadzili de facto do tej wojny przez osłabianie Ukrainy. Polska powinna aktywnie wspomóc ten proces i pójść twardo budowanie Międzymorza. Marzy mi się nawet, żeby, no i oczywiście giełda pójdzie do góry, inwestycje, kapitał, który może napływać, i może nawet złotówka przez jakiś czas, bo hrywna będzie walutą nieokreśloną, będzie, prawda, no, w obiegu na Ukrainie, w tym sensie, że no, tak będzie łatwo wymienialna, bo to, co robi teraz NBP, i to jeszcze na korzystnych warunkach dla Ukraińców, że zacznie być to przestrzeń gospodarcza, która obsługuje również obszar rdzeniowy państwa polskiego, przez pewien czas przynajmniej, tak. Odbudowy, czy tej rekonstytucji, czy stabilizacji politycznej i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli dalej Niemcy będą popełniać błędy w polityce zagranicznej, to Amerykanie mogą ustanowić nas hubem do nowego planu Marshalla, wydrukują pieniądze i przez nas te pieniądze na Ukrainę mogą iść, co da nam niesamowite możliwości. Jeżeli miałbym jeszcze pomarzyć, skoro sobie tak, no to może docelowo na ukraińskim Krymie byśmy wybudowali kosmodrom i mieli wertykalne loty, a w Warszawie, po Widzu na przykład, czy w Ustce, horyzontalne i wynosili do nowej gospodarki światowej. Pamiętajmy, że Ukraińcy latali w kosmos za Sowietów i mają rakiety i różne inne rzeczy. To nie jest tak, że sama geografia to powoduje, no jednak jest świat polityczny, który przez setki lat doprowadził do tego, że są powiązania handlowe z Marsylią, Marsylii z Nowym Jorkiem, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Oto się toczyły wojny, jest wiedza, są wartości, ktoś kontroluje marże, są kontrakty, są licencje, infrastruktura, wiedza, jak się je używa, tak? I to tworzy zarobek lub brak zarobku. Jeżeli państwo, na przykład Lagos, tak? Znaczy Nigeria, nie kontroluje sama w sobie tych mechanizmów, nie ma wiedzy, innowacji, nie kontroluje infrastruktury, własnym kapitałem, nie umie tego robić, nie ma własnych inżynierów, to gdzieś zawsze traci ten pieniądz, bo musi płacić innym za pomoc w robieniu tego lub obsługę, tak?
tak naprawdę w najbardziej rudymentarnym wyjaśnieniu, już abstrahując od samej geografii. Dobrze.